Nie wiem w ogóle, czy wczoraj był stream, ale jak nie było streama, to przepraszam. Jestem ponownie już tutaj, jestem na kanale, jestem na streamie. Dzisiaj też będzie vlog na kanale, więc super. Chyba w ogóle muszę. Zaraz, bo chciałbym usiąść, co nie? No i myślę, że żeby usiąść, to jest to do zrobienia. Siema Marta, siema! Siema Marta, jak tam u ciebie? Jak tam u ciebie? Co? Myślę, że jest to do zrobienia, tak żebym sobie usiadł. Siemano, siemano. O! Usiądę, zobaczcie, krzesełko jest, można sobie usiąść, a nie tak stać, siema, siema, siemano, siemano, elo, elo, elo. Wiesz co, mordeczko, chodzi o to, że no ja dzisiaj mam coś, wiecie, mam, oczywiście, że mam, ale chodzi o to, że ja z tego streama chcę zarobić, więc no, więc po prostu nie będę wam pokazywał, no nie? Marta, Marta, dzięki za zaproszenie, ale niestety, no, nie skorzystam. Nie skorzystam, dlatego, że po prostu... no, dlatego, że po prostu... mam dziewczynę tutaj u siebie i... mam tutaj, wiecie, dziewczynę po prostu u siebie, no i... No i wiecie. Nie planuję po prostu wyjazdów za granicę. Nie, nie chcę, wiesz? Nie chcę. Ja się trzymam już mojego domu. Ogoliłem się, mordeczki. Mam nadzieję, że dobrze wyglądam. Że wiecie, że wyglądam młodziej. Młodziej, a nie starzej. No, no i piszcie, jak tam u was. Piszcie, piszcie. A tutaj już muszę, wiecie, przed kamerą muszę ukrywać, żeby YouTube to sobie nie pomyślało. Cyk, o, oho. No ma to, no nie. No to ograniczymy zarabianie. Tu. To jakieś chyba naklejki są? Nie. A, jakaś tam. Jakaś tam informacja. Jak tam, mordeczki? Chcecie dzisiaj, żeby ten stream był dłuższy? Bo mam 8, no mam 81% baterii, więc myślę, że spoko. Że tak damy radę tego streama zrobić tak do godziny. Nie wiem, 19:20, jakoś tak. W sumie wiecie co? Miałem taką przygodę w autobusie. Ja normalnie, wiecie, już ten, jak to się chodzi? Jak to się mówi? Wstaję w ogóle z krzeseł, wiecie, no wstaję już z siedzenia w autobusie. Idę już tutaj, nogę niżej daję. Jak on tak zakręcił? Jak się uderzyłem, wiecie, o te drzwi, no nie, poleciałem, bum, leżę na ziemi, no nie. Tutaj mi się coś stało, w sensie nie widać, ale czuję, no, że coś się stało, no nie. No ale, powoli, powoli przestanie. Trzeba być silny, trzeba lecieć do przodu, tak? No, oczywiście po prostu nie można w życiu narzekać, tylko trzeba lecieć do przodu. Dzisiaj pewnie będzie coś. Idź do szpitala. Nie, tam. Spokojnie, wszystko dobrze będzie. Jaki, wiesz co, powiem ci tak, że nie mogę pokazać na
na streamie, jaki jest, ale to jest w butelce plastikowej, ale na streamie nie mogę pokazać, no bo wiecie, no po prostu będzie stream, w sensie stream będzie miał ograniczone zarabianie, tak? Z YouTube'a, więc. A chcę, żeby ten stream po prostu tam, no trochę więcej zarobił, tak? Więc no. No a w ogóle to ja zarabiam w dolarach, nie w polskich pieniądzach, tylko ja zarabiam w dolcach. W dolarach! Dolary lecą. No tylko, że potem to YouTube, wiecie, no potem jest to jakby, no przewalutowuje, czy jakoś tak na polskie, no nie? Jak mi na konto przychodzi, to jest na polskie, a po prostu jakby na Google AdSense to jest, wiecie, no. No w dolcach, no. W sensie, no tam pokazuje, że na polskie, a tak to w dolcach. Ale dobre. Powiem wam, dobre. Mam tu jedno, jeszcze mam dwa. Muszę te dwa sobie zostawić na noc, bo jak w nocy się obudzę i w nocy będzie, wiecie, suszyło, no to trzeba, no nie? Z gośćmi? Nie wiem. Nie wiem, no wywiad planuję z Lukasem, ale nie wiem, czy się zgodzi. Siema, Bingus, co tam? Co tam, Bingos? Kurde, się muszę jeszcze raz ogolić, bo już mi wiecie wszystko. Masakra. Spoko, Marta, spoko. Siema, siema, źródlany. Jak tam u siebie, mordeczko? Wszystko dobrze? Jak tam u ciebie? Mam nadzieję, że bardzo dobrze. Czy będzie, wiesz co miał być? Czy będzie, to nie wiem. Chciałbym, aby był. Bo już wam to obiecałem kilka dni temu, no ale ciężko. Ciężko mi jest z tym, wiecie? Siema Ewa, jeżeli masz jakieś pytanie takie, wiesz, no takie atakujące, no to. No to nie pytaj, no bo wiadomo, że dostaniesz bana albo dostaniesz po prostu time outa na chociażby na jakieś 30 minut. Więc no, tak szczerze mówiąc, to po prostu zachowujcie się na streamie jak ludzie. Zachowujcie się na streamie jak ludzie, dobra? No bo po prostu ja tutaj robię streama dla was, tak, żeby pogadać sobie, no nie? Ona do mnie mówi, misiu, kotku, a ja do niej kicia. Mówię nieraz, no nie, kicia, skarbuś. Nawet raz użyłem słowa aniołku. No ale po prostu ona jest taka kochana, że... kocham swoją dziewczynę i... Nigdy jej nie chcę po prostu stracić. Taką poznałem, że wiecie co, że naprawdę ja ją tak kocham bardzo mocno. Bardzo mocno ją kocham. No słodko, słodko. Nie zdradzę imienia. Imienia nie zdradzę, bo to są, wiesz, prywatne, osobiste sprawy, więc no, no, po prostu musicie uszanować moją prywatność. Nazwisko też ci nie podam. Szczęścia. Dziękuję ci bardzo, dziękuję, dziękuję. A w ogóle podobają wam się te streamy w piwnicy, czy nie? Podobają wam się te streamy w piwnicy, czy raczej się wam nie podobają? Spoko. Co się wiesz, no ja jestem tutaj dla was, tak? Żeby z wami gadać sobie, tak? Posiedzieć
i tak dalej, no nie? Siema Kuba, siema, siema. Dymy. Wiecie co? No może tam będą. Pewnie dzisiaj nie, bo ja dzisiaj po prostu. Ja dzisiaj jestem zmęczony, czuję się źle, więc no dzisiaj po prostu musicie ze mną tak sobie, wiecie, posiedzieć, pogadać ze mną normalnie na różne tematy i typy, jo. Ale spokojnie, będzie się jeszcze dużo działo. Dzisiaj mam nadzieję, że też uda mi się vlog dodać nowy na kanał, żebyście mieli co oglądać. Ale mam nadzieję, bo to wiecie, wszystko. Nie chcę po prostu dodawać byle jakiego materiału na kanał, tak? Żeby nie był słaby. Ja mam 175 cm wzrostu. 175, tak jak Justin Bieber, no ja. O. Yeah. Yeah. Nie zostawię mojej dziewczyny dla ciebie. Słuchaj. Dobra, może tutaj po prostu kogoś zablokować. Niestety. Gdzie do szkoły chodziłem? I ci szczerze powiem, że miałem problemy z nauką i chodziłem do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Ale dlatego, że miałem problem z nauką, problemy ze skupieniem się, no ale to też jest właśnie problem mojego rodzica, niestety, że tak miałem i że tak właśnie do takiej szkoły chodziłem, ale się tego nie wstydzę, bo spędziłem bardzo fajny czas w tej szkole i się tego nie wstydzę. Szczerze mówiąc, wiecie co? Fajnie było. Dużo sławnych ludzi miało problemy w szkole. No widzisz, no ja miałem problemy, byłem biedny. No a dzisiaj po prostu mogę wyjść na prostą. Dzisiaj mogę po prostu, wiecie, pokonać wszelkie przeszkody, wszelkie stereotypy, tak zwane, nie wiem jak, czy to się to tak mówi. No i dzisiaj mogę lecieć, tak? Dzisiaj mogę lecieć do przodu, mordeczki, się w życiu nie poddawać. O, ktoś uwierzył, że Gabryś jest prawdziwy, no nie? A to jest tylko kontencik na kanał, czyli szczerze mówiąc, po prostu ta cała historia z Gabrysiem jest przeze mnie wymyślona, żebyście oglądali i tak dalej, itp. Wiecie o co chodzi, no nie? Żeby coś było, żeby coś się działo na kanale. Sorry, ale muszę się napić. Ale bek. No, beknąłem. Nie wiem, czy to było słychać. Ej, w ogóle wiecie co? Mam takie pytanie, czy chcecie jutro zbieracza fantów, bo myślę, że nareszcie stream. No, nareszcie stream. Wiecie co? Myślę, że jutro chciałbym zrobić zbieracza fantów. Chcielibyście jutro po prostu na kanale zbierać fantów? A może jeszcze Skierniewicka Afryka? W sensie stream ze Skierniewickiej Afryki. Albo zbieracz fantów. W sensie od zbieraczu fantów by się coś tam pewnie więcej działo, no nie? No ale niedziela, no to taka Skierniewicka Afryka, no to myślę, że byłoby spoko. Nie wiem, mordeczki. Piszcie tutaj. Siema, Fafigar. Siema, siema. Siemano, Figar. Co tam u ciebie, mordo? Co tam? Jak się trzymasz? Dobrze dzień? Dobrze dzień mija, czy tak średnio? Mordeczko? Bo nie wiem.
Klasa trzecia. Odpowiem ci, że jest szansa, ale to po prostu oryginalnie po prostu musiałoby wrócić Aiseba, dlatego że nie mogę takiego odcinka nie mogę po prostu jakby przywrócić bez Aiseby, dlatego że są prawa, dlatego że no tam wszystko jest, wiecie. No także jakbym to wykorzystał w innej produkcji, no to miałbym problem. Nie wiem, chcielibyście powrót Aiseby czy nie? Aiseba. W sumie spoko odcinek. Jeżeli w Aiseba będzie się działo mega, mega, mega dużo śmiesznych rzeczy, tak żeby się pośmiać, tak żeby, wiecie, mieć bekę, no to w sumie z Aisebu mogę wrócić, tak? O ile wy chcecie, tak? Chcecie Aisebę na kanale czy nie? Fajny, mroczny klimacik w tej piwnicy. No i super. Mam jeszcze tą zieloną kurtkę odblaskową, wiesz? Bo to jest od mojego taty. Mój tata mi dał, a wiecie, że mój tata już nie żyje, niestety. W sensie wiesz, no ja jestem człowiekiem, który po prostu jeszcze wiele muszę znieść w życiu i wiem to, że muszę jeszcze wiele znieść w życiu i wiele po prostu muszę chwil wytrzymać, jeszcze wiele chwil muszę po prostu. Ktoś myśli, że po prostu wiecie, że moje życie jest łatwe. Mega ciężkie jest. Czekajcie chwilę.
Dobra, jestem. Poczekajcie chwilę. Napiję się mordeczki. W sumie spoko, że tutaj robię streama. Spoko, że robię tutaj streama, no bo tutaj jest tak, no klimatycznie. Ej, wiecie co? W ogóle to jest tak, że ja sobie już będę stał. Bo jak sobie siedzę, to wiecie, no to tak zamulam, no nie? Zamulam tego streama. Nie ma. Yo, yo. Co? Wiesz, są mocne. Tak zwane mocne. No to dawaj, Ewa. To spotkamy się na niedzielny spacerek. Yo, Marta, no Halloween. Kiedy jest Halloween? Bo nie wiem. Zapomniałem, kiedy się organizuje Halloween. No naprawdę. 18:48? Ej, mordę, w ogóle jest 18:48? Czy mi się godzi na, w telefonie, wiecie, tak no. Wiecie, o co chodzi. Czy będzie coś Halloweenowego? Ale faza. Ale faza. Wiesz co, nie wiem, czy będzie coś. Może będzie, no nie? Nie mówię, że będzie, nie mówię, że nie będzie, ale może coś będzie. No mogę się jutro spotkać, tak? No spokojnie. Nie ma sprawy, spoko Ewa. Spoko. Nie ma sprawy. Luzik. Słuchaj, wiesz co? Pobawić się zawsze można. Siema, Sprank. Jak tam u ciebie? Jak tam, Sprank, u ciebie? No, ja też obchodzę tylko wszystkich świętych, ale jeżeli na Halloween bym miał coś nagrać, no to oczywiście bym to nagrał jedynie pod content na kanał, czyli po prostu coś nagrywam pod content na kanał, coś co po prostu nie wpływa na, wiecie, na mój, jak to się mówi, no na moją, wiecie, i tak dalej. Nie wiem, gdzie się spotkamy, nie wiem. Ach, mordeczki, o. To jest to jabłonowo. Tak, żeby YouTube tego nie widział, bo wiecie, po prostu ograniczy mi zarabianie. Co po prostu już Atek zrobił chyba z ostatniego streama albo z ostatniego vloga. Po co mam mieć? W sensie ta kurtka to. W ogóle ta kurtka to. Było to tak z tą kurtką, no nie z tą żółtą, co wtedy nagrywałem odcinek. W tej kurtce to ona była pożyczona tak naprawdę od mojego. No pożyczyłem od taty, no nie. No ale już nie muszę oddawać, tak. No ale wolałbym, żeby mój tata, wiecie, był, żył i tak dalej. Czy przejadę do Warszawy na mit z widzami? Wiesz co? Nie, na razie nie. Dopiero pewnie w następnym roku będziecie mogli mnie zobaczyć w Warszawie, bo w tym roku po prostu. No w tym roku po prostu nie spodziewajcie się, no nie?
Nie spodziewajcie się w tym roku tego, że przyjadę po prostu do Wawy. Na miesiąc? No na miesiąc, no nie mogę ci powiedzieć ile. Niestety, przepraszam, ale nie mogę powiedzieć ile. Wybacz, sorki, ale. W sensie ostatnio w tych miesiącach to jest u mnie ciężko, więc tak naprawdę mało zarabiam. Więc nie powiem ile, ale a tak mało. Ej, w ogóle wiecie co? Szczerze mówiąc, to trzeba sobie nawzajem pomagać. Nie można być osobą, która robi źle komuś, żeby ta osoba nie zrobiła. Jeżeli robisz źle na złość komuś, tak, żeby ta osoba sobie nie zrobiła pieniążków, no to niestety jesteś, no, jedno wielkie zero. Dlatego, że trzeba sobie pomagać nawzajem. Dlatego, że trzeba sobie pomagać nawzajem, tak? Jedni drugim pomagajcie, tak? Trzeba sobie pomagać nawzajem. Bo jeżeli ktoś komuś robi na złość, tak, żeby ktoś po prostu miał gorzej, tak, i ktoś robi na złość, no to niestety jest osobą taką bezwartościową. Więc tak naprawdę nie ma. Są wyłączone, wiesz? Są wyłączone donaty na tym streamie, bo ten stream zostaje na kanale, więc są wyłączony. W sensie powiem ci tak, weto. Powiem ci tak. Pomagajmy sobie nawzajem. Troszczmy się o siebie nawzajem. Nie żyjmy tylko dla siebie, ale pomagajmy. Pokazujmy serce tak drugiej osobie. Czemu po prostu miłość dla ludzi nie może być najważniejsza? No bo jest powiedziane, tak? Co ci po tym, że jeżeli kochasz tylko tego, który ciebie kocha, wiecie, a tym, który ciebie nienawidzi, gardzisz, nie? No to jest, wiecie co, przemoc jest zła. W sumie w ogóle hipisi mieli bardzo piękne podejście do życia. Hipisi naprawdę mieli piękne podejście do życia. Bardzo piękne podejście. Love, miłość, dobroć. W sensie, no, wiecie o co chodzi. Hipisi chodzili z napisami love, no nie, czyli miłość. Hipisi siebie kochali. I to mi się podoba. Podoba mi się po prostu spojrzenie hipisów na siebie, jak oni w ogóle totalny luz, totalny chill outcik. Love, love, love. Czyli miłość, miłość, miłość. Jakub, no to były takie przypadki, ale szczerze mówiąc, to nie wszyscy. Szczerze to nie wszyscy, wiesz? Ale muszę ci powiedzieć, że po prostu jak hipisi robili po prostu akcję stop wojnie, tak? Stop wojna, czyli żeby nie było wojen na świecie, no to mieli rację z tym. Czemu my siebie po prostu potrafimy nienawidzić? Czemu my siebie potrafimy atakować? Przecież wszyscy jesteśmy słabi, tak? Dzisiaj potrafimy, my wszyscy potrafimy, tak? Potrafimy zbłądzić, upaść. Nikt z nas nie jest lepszy, nikt z nas nie jest gorszy. Czemu nie rozumiecie tej prawdy? Masakra.
Kochajmy siebie po prostu nawzajem i tyle. Nie róbmy sobie, wiecie, nie róbmy sobie nawzajem pod górkę, bo po co robić sobie komuś pod górkę, tak? Dobra, mordeczki, ja idę ładować telefon i będziemy się dzisiaj jeszcze widzieć 19, myślę, że 19.35 będzie stream w jaskini, 19.30 to minimum, no ale teraz będę ładował telefon, już idę do domu, będę ładował telefon, a w jaskini będzie stream z muzyką, czyli po prostu, no wtedy to już nie zarobię sobie z tego streama, ale chodzi o to, żeby z wami posiedzieć, z wami pogadać, z wami spędzić czas, tak? O to mi chodzi też. Yo. Nikoś to ty. Nikoś, ja pamiętam. Z Netflixa. Nikoś, no. O, pamiętam. Dobra, widzimy się potem. Do zobaczenia. Yo, yo. Siemano.